Humon, mały youtuber, którego możecie nie kojarzyć, gdyż ma tylko 20 subskrypcji, ale o tym później. Mianowicie, stwierdzam, że może on należy do iluminatów. Nie jest to pewne, ale mam kilka argumentów, które mogą o czymś świadczyć. Jeszcze jedna sprawa. Nie znam się zbytnio na montowaniu, więc ten film nie będzie jakiś super. Nieważne. Wracając do tematu. Humon, mały youtuber, ma on 20 subskrypcji, nagrywa z kolegami Minecraft. Tych kolegów jest dwóch. Dwóch kolegów. To są ich niki. A to jest jego nick. Według mnie to, że jest ich trzech, ma coś związanego z okiem, z tym, z trójkątem Illuminati, a sam Humon jest okiem opatrzności i jedną z górnych ścian, więc jeszcze jedna sprawa. Każdy człowiek, jak wiadomo, ma dwoje oczu, normalne, nie? Więc 2 razy 3, jako trójka znajomych, jest 6, logiczne. 6 dzieli się przez 2, wychodząc 3. 3 ma ściany trójkąt. I to jest już jeden argument, ale mogę dać jeszcze kilka innych. Mianowicie. Humon ma 20 subskrypcji, jak już wcześniej wspominałem. Fokus. Fokus. Ma 20 subskrypcji. Jak wiadomo, wszyscy ludzie mają podwoje oczu. Więc 20 to tak naprawdę 40 oczu. O ile nie mamy do czynienia z jakimiś cyklopami albo pataponami. Więc tak, 20 razy 2 jest 40. 40 podzielić na 3 ściany trójkąta równa się 13,3 w okresie. Według mnie może to świadczyć o tym, że tutaj powinno być podzielić, nieważne. Jest to związane z jednym okiem opatrzności i trzema ścianami w trójkącie. To, że jest trójka w okresie, oznacza, że gdy zapiszemy to w nawiasie, jak ja tutaj teraz, to może mieć to coś związanego z okiem opatrzności, ale to tylko moja teoria. I jeszcze jedna sprawa. Sam Humon na całym swoim kanale, mówiłem, że nie jest jakimś dużym youtuberem, ma 321 wyświetleń. 321 podzielić na 3 ściany w trójkącie równa się 107. 107. 107 podzielić na 3 ściany w trójkącie równa się 35,6 w okresie. 35,6 w okresie podzielić na 3 równa się 11,8 w okresie. 11,8 w okresie podzielić na 3 równa się 3,962 w okresie. Według mnie, gdy odwrócimy wszystkie liczby, wyjdzie 269. 2 oznacza 2 razy 69. 69, jak wszyscy wiemy, jest Illuminati. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.